Sponsorem programu jest PKN Orlen. Partnerem programu jest Budmat. Sponsor główny Wisły Płock. Producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu. Damian, kolejna sprzedana koszulka do Japonii. Tak? Można powiedzieć, że spłacasz się z koszulek sprzedanych. Ja i Chris, nie? Ja i CR7. Tak, kolejna z nazwiskiem Rasak do Japonii poleci. To jest jakiś fenomen, prawda? No akurat się mega dziwię, że ten kibic tak sobie moją osobę upatrzył, nie? No bo jakby nie patrzeć, zazwyczaj defensywny pomocnik niczym takim aż nadto się nie wyróżnia, żeby, nie wiem, o niego, nie wiem, jakiś kibic z Japonii się bił, prawda? Także, nie no, mega, mega fajnie. I mówię, jestem bardzo zaskoczony, że akurat moją koszulkę sobie upatrzył, moje nazwisko. Dzisiaj pojawiło się właśnie zamówienie, screen zamówienia do Japonii, jest twoja koszulka i druga koszulka, nie zgadniesz nigdy, nie zgadniesz... Zgadnę, bo chyba to widziałem. A, okay. Bonda. Tak. Rzeźnika, nie? Tak. No. Widziałem, wiesz, to mi wyskoczyło chyba gdzieś właśnie ktoś z kibiców na Twitterze, który nie obserwuje, tylko mi się wyświetla tam, że lubi to. Właśnie polubił zdjęcie tego kibica z Japonii, który wstawił zdjęcie rzeźnika w koszulce Bonda. I jak już powiedziałeś o tym, to się domyśliłem. Of course, best wishes and thank you for support. Boisko i trybuna skąpane we mgle, ale to jest dzień historyczny. Za moimi plecami nowa trybuna wschodnia, która już za moment, już za godzinę z okładem zapełni się w 100% i będzie dopingowała nafciarzy po raz pierwszy w historii. Jakie dostałeś prezenty, Krzysztof, na urodziny? Nie wiem, czy mogę mówić. Tak? To jeden chociaż. Nie mogę, nie? Dostałem jeden porządny, od żony. I no nie mogę mówić, no to są prywatne sprawy. Tak prywatne? Bardzo. Wiesz, że twój były klub awansował do wyższej ligi? Wiem, widziałem. Już wcześniej sobie zapewnili awans, ale dzisiaj oficjalnie chyba zakończyli rozgrywki, czy nie? No widziałem fetę, także chyba właśnie tak. Właśnie mi też się tak wydaje, bo oni już wcześniej mieli pewny awans. Zapewnili sobie awans, teraz zapewnili sobie chyba mistrzostwo po prostu. A to jest z drugiej do pierwszej, tak? Dokładnie. A powiedz mi, tam jest taki system, że co, oni grają jednoroczne rozgrywki, tak? Wiosna, jesień, tak? Tak. Jeden rok to jest jeden sezon. Tak jak kiedyś w Rosji było? Tak. Zaczynali na wiosnę, a kończyli zimą. Tak. Ty jako człowiek z góry interesujesz się hokejem? Nie. Nigdy. Za szybko krążek. Nie miałem okazji. Nawet na meczu nie byłem. A na Wisłach umiesz jeździć? No, umiem, utrzymam się, ale nie jakoś tam wybitny. A kij do hokeja miałeś kiedyś w rękach? Grałem, ale u nich hokeja się grało albo na rolkach. Mieliśmy taki krążek z kuleczkami. Nie wiem, czy kojarzysz, tak jakby, no tak, że no jeździł, wiem, na betonie. Grałem, no. Tak, o, to było fajnie. U nas na wsi to była nowość, nie? Jak załatwili taki krążek, wiesz, że jeździł, to zabawa była fajna. Ale tak to nie, bo lodowiska nie było, rzadko było lodowisko na wsi, więc nie wiem, do Sącza daleko. To nie jest tak, że tylko ty nie grałeś, tylko nikt u ciebie. Nie było. W szkole tylko u nich hokej, jakieś takie zabawy, a po prostu nie było warunków. No do Nowego Targu niby blisko, no ale to niepopularny sport, no to grają miejscowi raczej, nie? No tak, i w Krynicy chyba jeszcze było, ale ja nigdy nie miałem okazji. Mówimy o tym hokeju, no bo Krakowia mocna w hokej. Krakowia, tak. Nie wiem. Oby okazała się mocniejsza w hokej niż w piłkę. Myślę, że chyba jest, no bo tam o mistrzostwa zawsze gra. Ale dzisiaj tutaj trzeba twierdzę obronić. Dzisiaj atmosferka pewnie będzie dobra, fajna, dawno nie było na Płocku takiej. No wielkie wydarzenie, otwarcie tej trybuny, no i co, no pomału czekamy, rośnie nam ten stadion, żeby otworzyć cały. Myślę, że to jest marzenie i kibiców, i każdego zawodnika, żeby zagrać na tym nowym stadionie. No trzeba walczyć o kontrakty, bo to jednak nie w tym sezonie, tylko jeszcze w przyszłym, więc... I my mamy motywację, myślę, że kibice do przychodzenia, żeby zobaczyć to na żywo i być członkiem widowiska, my jako piłkarze, a nie tylko jako kibice. Jesteś doświadczonym piłkarzem, więc tylko cię zapytam, czy przeżyłeś kiedyś mecz, który został przerwany bądź odwołany ze względu na mgłę? Nie. Ze względu na warunki, że deszcz padał i było to tak, śnieg, ale nigdy mgłę albo żeby światło zgasło tak wczoraj, to też nie miałem jeszcze okazji.
Okej, okay, dzięki. Jesteś jednym z pierwszych kibiców tutaj na trybunie dzisiaj. Jak ci się podoba? No fajnie jest. Mam nadzieję, że wygram. Bardzo fajnie, ciekawie. Jest, jest dobrze jak na razie. Bo w dużym stadion się wydaje. Oby było trzy kibiców. A powiedzcie mi, wy chodziliście na starą trybunę wschodnią? Tak, tak. No ja już od 3 lat chodzę na to. I co, jest różnica między tamtą trybuną a tą? No jest, oczywiście. A chyba największa w tym, że po prostu boisko jest dużo bliżej, prawda? Oczywiście. Ty pamiętasz stary stadion? Chodziłeś na stary stadion? Tak, często chodziłem. A na wschodnią też? Tutaj na tą trybunę, po tej stronie? Tak. No i co, jest różnica? Jest duża różnica. Co, jest bliżej troszeczkę do boiska, co? No, no fajnie, co jest, wygląda. Jest, jest bardzo fajnie jak na razie. Dobra, powiedzcie mi, jak przewidujecie dzisiaj? Co się może wydarzyć w trakcie meczu? Myślę, że będzie rzut karny i 3-0 sobie. Mi się wydaje, że Furman wejdzie i strzeli w ostatnich minutach. Obstawiam 3-0. Kto bramki strzela będzie? Michalski jedno, Foch jedno, Proszę Tomasz. A powiedz mi, jak są twoi ulubieni piłkarze Wisły? Lubię Zbosienia na pewno. Furmana lubię. Lubię też Koczułę. Dominik Furman. Dlaczego Dominik Furman? No bo on... Znaczy trudno mi powiedzieć, bo on... Od początku zawsze on był kapitanem, dużo dla nas robił. Dla mnie Rafał Wolski i zespołanie za tego, że to są moje pozycje. No ja to chyba Kamiński, bo też gra na mojej pozycji. Czyli to zezeruje na nim. I wy również gracie w piłkę, tak? Tak. A gracie w Najwisze? Nie, my w PLW Kanie Łowicz. Ojej, przyjechaliście do Złowicza? Tak. Jeździcie na mecze Złowicza? No tak. No to musicie też Damiana Warkowa chyba znać, co? No tak, tak, znamy to bardzo dobrze. Jedziemy. Kto wygrywa? Wisła! Się puścił to, że on był cały zasłonięty, to ja nie wiem, czy to by nie wpadło. No, tak, bardziej to wiem, nie? Tak,
Cały czas koncentrację na tyłu, na dalej. Panowie, jak przetrzymamy piłkę, zobaczmy ile mamy miejsca. Czy to Wolak, czy Radziu, czy Wargi właśnie. Tylko wystarczy troszeczkę cierpliwości. Panowie, jedna jest bardzo ważna rzecz. My nie możemy od przeciwnika odskoczyć nawet na metr. To, co gramy i to, jak to wygląda, napędzamy dzięki swojemu ustawieniu i dzięki temu, że nie zostawiamy przeciwnikowi miejsca. Czyli od samego początku wychodzimy i jest to samo. Bardzo ważną rzeczą jest to, co już mówiliśmy przed meczem, że tą intensywność w naszej grze trzeba utrzymać. Czyli panowie, wiadomym jest to, jedziemy do końca, co mamy, zmiany będą gotowe, wchodzą następni, ciągniemy dalej dół, tak? Kolejna sprawa to to, że bardzo dobrze, że były momenty takie, gdzie dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce. I lepiej tak kontrolować tempo tego spotkania, bo kiedy mamy piłkę, możemy czasami to przegrać, poszanować, byle nie za długo, byle nie nonszalancja, byle nie grać piłki za bardzo do tyłu, bo wiecie co to robi, przeciwnik będzie podchodził bliżej, ja wam tego nie muszę tłumaczyć. Będzie problem z wyprowadzeniem. Czyli trzymajmy się przy tej piłce, ale bardziej na połowie przeciwnika. Panowie, bardzo ważna rzecz, wyeliminować głupie straty, bo przez dwie głupie straty napędziliśmy i tego oni coś mogli zrobić. Jeżeli chodzi o Hankę, łamie panowie do środka, bardzo często łamie do środka i gra przekątą w drugą stronę. I to jest groźne w sytuacji, kiedy nasze wahadła się podłączą w akcja, to wtedy musimy być czujni za tą piłkę, za plecy przekątną w drugą stronę, musimy to kontrolować, ok? Za to i że wytrzymaliśmy to do końca i wygrali ten mecz, bo
końcu było trudno, ale wygraliśmy, to jest najwięcej. Super. Cieszynka. Wiesz co, to miało wyjść zupełnie inaczej, trochę się nie udało. Mieliśmy rozwinąć dywan i ten, co strzelił bramkę, miał przechodzić i klaskać, a my mieliśmy robić zdjęcia, tylko chłopaki nie złapali tego i nie wyszło. Ale mam nadzieję, że przy następnym meczu będzie okazja i to wyjdzie, bo dzisiaj wyszło średnio. Ojej, no to musicie przećwiczyć to na treningach. Tak, zdecydowanie. Tak. To musimy przećwiczyć i będzie to wyglądało dobrze, bo dzisiaj nie wyszło. Dobra, no to rzucamy wyzwanie wam kilkazom, że czekamy na cieszynkę, która wyjdzie. Oby tak była. Słuchaj, gratuluję dobrego meczu. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że wreszcie się wpisali w historię. Bardzo piękną historię tego klubu. Chodzi o ilość meczy nieprzegranych na własnym stadionie. W jednej rundzie. Gratulacje dla was. Niech nas wszyscy słyszą! Ta, 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 ta! Sponsorem programu był PKN Orlen. Partnerem programu jest Budmat, sponsor główny Wisły Płock, producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu.